Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw sylwestrowy New Generations od firmy Jorger. Kod produktu GA300. Mamy taki oto nieduży, ale zarazem bogaty zestaw sylwestrowy, który posiada certyfikat CE i za taki zestawik trzeba zapłacić około 20 zł. Łączna ilość mieszanki 89 gram. Zobaczcie sobie, tak się prezentuje z tyłu, tak się prezentuje z przodu. No i bierzemy się za malutki unboxing. Nie ma ze mną dzisiaj waszego ulubieńca kaczora taś-taś. No i tak, na pierwszy rzut idą cztery dość spore rakietki klasy drugiej New Generations. Jedną sobie zostawimy do wielkiego strzelania. Jedna taka rakietka posiada 16 gram mieszanki, czyli to jest dość zacnie. Rakietki mają osłonki, zobaczcie sobie, tak owe rakietki się prezentują. Białe migoczące gwiazdki, kolorowe gwiazdki i białe migoczące gwiazdki. Czyli sobie zostawiam białe migoczące gwiazdki, zostawimy na bok. I teraz tak, lecimy dalej. Następnie mamy 6 petard. JZ8 petardy klasy drugiej. Takie zwykłe, pospolite petardki. Ni to mocne, ni to słabe z CE. Tak się prezentują. Następnie mamy zestaw, bez którego nie będzie Sylwestra. Big Mama, Big Cebula. Boom! Ciekawe, co to teraz posprzątam. Mamy cebulę. Polska cebula. Jest cebula, jest zabawa, jest cebula, jest impreza. Mamy cebulę. Następnie mamy rzymski ogień. Taki dość gruby, pięciostrzałowy. JRC14, taki rzymski ogień. W miarę fajny. Następnie mamy jeszcze. Opa! Petardki, 8 sztuk, tylko są mniejsze petardy. Są takie, takie badziewo, ale zawsze coś. Zawsze można się tam troszeczkę pobawić. I na samym końcu mamy aż 6 wirujących bączków JM04, 6 sztuk. Dość ciekawie się prezentują. Takie oto bączunie. W miarę fajne. Czy mamy jeszcze jakiś efekt, takie bączki. No i zobaczymy sobie, czy warto taki zostawić, gdzie mamy 4 rakietki, troszeczkę petard, parę bączków, cebulę, rzymski ogień. Brakuje mi tutaj jakiegoś motyla albo jakiegoś wulkanika i zestawik byłby naprawdę przekozacki. No za 20 zł taki nieduży zestawik. No zobaczymy te rakiety, ale przypuszczam, że 16 gramów mieszany na taką rakietę to jest dość sporo. Jeśli chodzi o petardy, nie spodziewam się jakiegoś wow, bo domyślam się, co to będzie. Bączki mam nadzieję, że tak szybko nie zgasną, jak się zapalą. No i cebule duże. Powiem wam, wolę szczerze te duże cebulki, bo to są duże cebule. Bo są mi takie dwa razy mniejsze cebulaki. I mamy chyba bodajże 50 sztuk. A tamte to są takie badziewe. Tu macie o taką cebulę. I do zlewu. Upsi! A więc zobaczymy, czy warto taki zestaw sobie zakupić, czy też nie. A więc zapraszam do oglądania. A więc bierzemy się za nagrywanie owego zestawu. Mam tutaj dwie takie bonusowe rakietki. Najpierw polecimy sobie z rzymskim ogniem. Nie ma dzisiaj biednego mojego taś-tasia, mojego pomocnika. I koniec. To było 5 strzałów. Przyznacie, że dość szybko wystrzelało te 5 strzałów. Wbiję sobie tutaj. I teraz tak, weźmiemy sobie rakiety.
te New Generations. Mam nadzieję, że wylecą z tego. No, dadzą radę. Człowiek jak chce, to potrafi, nie? W miarę fajna. Jedna taka rakietka posiada tylko 16 gram mieszanki. O, ta jest większa i nie wejdzie. Dobra, tu już mam dziurkę przygotowaną. Ktoś mi kijek zapierdzielił. Ktoś się nie bał i mi kijek za... Jumał! W miarę ładna. Lecimy z kolejną. Może podpórkę sobie jakąś zrobię. Aha. Dobra, tak jest dobrze. Whip, podpalamy! Fajne te rakietki New Generations. Och, ale siara! Poszła, zobaczymy teraz te petardy. Duże i małe. Najpierw mała. Chyba zgasła. Ale fatality. Ale fatality. Dobra. Zobaczmy bączka. O! Coś bączek miał sobą do zaprezentowania. Ale melanżowników przyszli, nachlali i pozostawiali. Dobra, weźmiemy sobie, otworzymy te bączki. Dobra, tu, tu zrobimy sobie takie ala słoneczko z tych bączków. Wiecie, jedną ręką jest dość ciężka, a bawić się statywem to też nie. W miarę zacne te bączki. Dobra, zrobię coś z tych petard, cebulę zostawię, oddam Martynce. Zrobię coś z tych petard zaraz. Oto i nasze słoneczko. O, nie wszystkie się pozapalały. Cała jedna wybuchła. O, patrzcie. Słabo się zapalają. Oczywiście ktoś do mnie dzwoni. No, petardy, jak możecie zobaczyć, to takie srutu, tutu, majty z drutu, krótko nie powiedzieć. No i dobra, lecimy teraz z bonusem. Rakieta Omega. Oh my gosh. Dobrze. Czego to się nie podpala, żeby się wzbiło w powietrze, nie? Release the base, motherfuckers. Ale poszło jak Pershing. I ostatnia rakieta Red Chrysanthem. Kto oglądał live'y, to wie, co to za rakiety. I fire! Ale huk! Ładna! Zacna. Dobra, podsumowanie tego zestawu. Co mogę się wypowiedzieć na temat... Patrzcie, co spadło. Co mogę się wypowiedzieć na temat tego zestawu? Zestawik oceniam na takie 6 na 10. Nie jest najgorszy, ale też dupy nie urywa, ale bardziej jestem na za. Rakiety w miarę fajne, bączki, ten rzymski ogień taki sobie był, ale ogólnie zestawik bardzo, bardzo fajny. W tej cenie. Ok, jeśli wam się odcinek spodobał, rąsia w górę, subik, dzwoneczek, mile widziane. Trzymajcie się ciepło.
Elo. A tam jest, są kominy na Siekierkowskim, jeśli ktoś z Warszawy. Pozdrawiam cieplutko. Pa, pa.